Cześć, siemano, piąteczka z tej strony Agromaty. Witam was w kolejnym odcinku na mapie Rolmaszowo serii Polski Mały Rolnik. Jakbyście dzisiaj nasz przyjaciel sobie przyjął z piwerkiem i będzie obserwował akcję dość nietypową. Z ziemi wykopaliśmy, tutaj widzieliście, te po prostu były wbite jakby te słupy do ziemi, które były pod tym, jak pamiętacie. Tak lekko takie słupki małe wystawały. Stwierdziłem, to po prostu wywieziemy, bo to no przeszkadza nam. A jakiś grosz z tego oczywiście zgarniałem, oczywiście w akcji MTZ82. No plus Z, czyli w sumie zestaw, który już drugi odcinek z rzędu coś tak wwozi, tam, czy tam. No drugi odcinek z rzędu w sumie coś nim robimy, tam jest, tak to wyszło. Poza odcinkiem tym razem się dużo powdziało, ale to wszystko na początku. Jak widzicie, jakieś dziwne drzewa wyrosły tam, gdzie bizon stał, nie wiem co się skraszowało. Muszę to jeszcze raz wyciąć, natomiast no z góry przepraszam, ale nie jest po prostu zbytnio z mojej winy. Jakoś nie miałem po prostu ja na to wpływu. Ale wiecie, ładujemy sobie powolutku. No. A tego po prostu będziemy jednak ładowali to ręcznie. Ręcznie będzie to natura ręcznie, spokojnie, nie że na przyczepę po prostu. Wiem, że mi się to załaduje, bo jak sami wiecie, no tak sposobem to. No, dobra, już dwie siedzą, jeszcze zostało chyba kilka, mówię tak, tu tego nie ma strasznie. Ale po prostu no tu będziemy dalej coś ogarniać, jakiś temat, żeby po prostu powiększyć tą gospodarkę, jakieś nowe garaże. No i stwierdziłem, no fajnie by było po prostu o te słupy wyjąć, bo tutaj no przeszkadzą, te słupy przeszkadzają nam ogólnie w no, dalszych działaniach, że tak to ujmę. Owszem, teraz nie jest tak realnie, jak się bym chciał to zrobić, no ale niestety nie wszystko się tak zrobi tak, jak że mówię, jak to było w realu, by że to mówię jakoś powiem indywidualnie, to podejrzamy. To jest jednak farming, tak więc no. A jak wiemy, farming to jest stan umysłu, natomiast no tym bardziej. O, ogólnie tu mamy już dużo supów na raz, także tak to imię. Dobrze, już trzeci sup siedzi, więc mówię git. Przepraszam, czy tam sadzarka, czy ta koparka się zbugowała, mówię tam, wiadomo, się zbugowałem, muszę do drzewa jeszcze raz iść i ogarnąć. Nie mam pojęcia dlaczego, no ale. To jest po prostu farming, to jest logika farminga, nie wiadomo dlaczego drzewa, które zostały ścięte, wyrosły drugi raz. No jakbyśmy mieli, nie wiem, jakąś topole, które wyrosło drugi raz, a to jednak topola nie jest. Wiecie, cośmy tu by zrobili najlepszego teraz, byśmy się tu wcofali normalnie tam przepą. Albo chociaż nie wjechali tutaj, musimy i tym motorem na razie wjechać sobie, bo no bardziej nam ciężko, tak jakbym to robiłem TZ-em. Ogólnie jestem tym młodym rolnikiem i tak dalej, jeszcze nie mam pojęcia, jeszcze nie myślałem. I też tam puszczam wasze komentarze, bo mówię, pytam was ostatnio. Dobrze, witam was po krótkim cięciu, mówię się na to ogarnąć, bo to jednak spada z tej dłużycy i to wszystko, ogólnie to przyczepa dłużyca, jak zał, tak zał w sumie. No ale już jakoś to się trzyma, więc lecimy na szybkości, postawimy się nim. Jakoś tutaj tak na poboczu, bardziej na tej trawie, żeśmy jak najwięcej pola manerwu. No i zobaczmy co teraz się stanie, no, mam nadzieję, że coś się uda. Chociaż mówię, zgubimy go tak i tak najpierw, no niestety, żeby nie było, że ma tych drzew nierealnie. Tego się nie da zrobić realnie, bo te słupy po prostu spadają. A nawet to się zapnie pasami, są dziwnie zbagowane, a po prostu chciałem taki odcinek nagrać, no i teraz trochę w sumie żałuję, bo więcej się wkurzam i więcej jest sieć niż pożytku tego odcinka, no ale. Jak już się zaczęło, to trzeba po prostu w sumie to skończyć. Taka w sumie kolej rzeczy. Patrzcie. Czemu nie mogę tych słupów po prostu teraz strącić z tego tura? Nie mam pojęcia. O, teraz spadły. Ale to jest, no i ten słup oczywiście tam spadnie. Ale dobra. To sobie poukładam zaraz, a załadujemy tam te dwa pozostałe w sumie. Postaram się załadować, żeby po prostu nie musiałem tego ręcznie robić. Tylko w takim sposobem jak zrobiłem wtedy. No tak, tak bym się to zrobić ręcznie, ale tylko po prostu jakby to trochę dopchać, że tak powiem. Z jakiejś tragedii nierealistycznej chyba nie będzie aż tak bardzo dobra. Siedzi. Słupów w ogóle nie będziemy włożyli na razie nigdzie, bo już nie mam pomysłu gdzie, bo to wywiąza poza odcinkiem i tak nie wiem, gdzieś 5000 tutaj pieniążku dodamy. Na razie minus prawie 1000, no niestety, no koszty i koszty. No tak to na takich wsiach bywa, no i co zrobisz, jak nic nie zrobisz. I patrz, one mi spadają, nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem dlaczego, czemu to spada.
Nie mam pojęcia, no bo już nie będę robić specjalnie cięcia, bo to się mija z celem, choć załadujemy to i tyle będzie pożytku. Na koniec tak ogarnę to super, żeby już tutaj nie było ich oraz postaram się... Co ma ty się postarać się zrobić? No tamte drzewa ogarnę, bo no wygląda to po prostu bardzo źle. I w sumie nie wiem dlaczego tak się stało, naprawdę nie mam pojęcia, skoro on działa wyciągnął normalnie piwo, ma nie usuwała mechanizm, dlaczego one wyrosły drugi raz. To jeszcze po takim momencie, skoro te drzewa wycinały niż, nie wiem, dwa zapisywania farmingu temu, to to jest w ogóle fenomen, bo to powinno się stać już. No i patrz, tam to spadłem z co. Supami na dzisiaj będzie koniec, ale spokojnie, mamy inne atrakcje. Jedziemy ostatnie czasy, ostatnie chwile z grabiarki w naszym gospodarstwie, po tym polu no zostaje sprzedana. Raczej poleci na złomek, bo no nie potrzebujemy je w sumie w jakimś innym celu. No coś tam nam posłużyła, w sumie no... dopiero trzecią jakby łąkę na tej mapie, no ona zgrabia, ale po prostu no... ma tą dużą łąkę, bo jedną za duża... a też trzeba się rozwijać, mówię, jakieś nowe nabytki. Ale nie, że będziemy się po prostu cofać w rozwoju, bo no nie na tym to polega, tak? Natomiast mówię, jak ktoś był na live'ach, nie wiem, kilka miesięcy temu gdzieś około, bo nagramuję tą serię też na zapas, bo nie wiadomo jak to będzie z czasem czy coś, to ogólnie na live'ie łąka była koszona, ta na której właśnie teraz sobie grabimy, oraz została tamta duża łąka dokoszona, bo wiecie, troszkę mi zostało. No i to tyle, ogólnie tą łąkę będziemy też chyba tarażowali, ponieważ Somati, ona, że tak tu ujmę, nie da się jej na tego nawozem rozsypać ani nic, a fajnie by było, że nie wiem, bo najwyższe na łąki wywozi, a po prostu no, na razie takiej funkcji nie ma. Ogólnie też nie będziemy tutaj pracowali sipą kostką, no bo gdzie sipą kostką wątki trawy, a raczej znowu wypowyczymy tutaj samozbierającą od naszego tamtego kolegi, co mieliśmy wtedy z MPZ-em. No w sumie już gdzieś no tam, ile to było, gdzieś 7 chyba. Tak mniej więcej. To tą samo zbierającą i to podbieramy sobie znów, to w krą walniemy, bo mówię na razie, więc trawy nie będą miały, bo tamta duża łąka pójdzie po prostu na sianko, tak, bo jak tylko się będziemy potrzebowali, myślałem nawet tą, czy tej trawy nie robić na kieszonkę, ale no krowy tej trawy chwilę nie będą miały, no i tak trochę średnio powiedział. Ogólnie też już gdzieś mamy jeden robótnik tam kurwa naprodukowałem, więc też wolno być jakiś dzień to po prostu sobie ogarnąć i wywieźć, no bo dlaczego w sumie nie? Wszystko wspomnę się, tego sąsiada poleci, ale miejmy nadzieję, że nas nie zabije, za to by było kiepsko trochę. Myślałem, czy te greberki nie zostać, no ale kurde, no znowu będziemy wszystko stawiali, ale nie będziemy się w ogóle rozwijali, ja mówię, na tym polega. Ale średnio mamy jednak za mało pól, no ale może jakiś kredycik weźmiemy, mówię, no, rozkminię na tym, bo tak to teraz mówię naprawdę średnio, bo... O Jezu, to serio, jak jest powietrze, to na to grabię, no i te znów te wątki będzie tak dziwnie trzeba zbierać, bo no, będą brzydko zrobione. Masakra, no planie, kiedy masakra z tymi modami. No ale... tak bywa. Ten wątek też nie jest taki idealny, po prostu takie takie dziwne te. No ale w sumie w realu też wiadomo, nie będzie trawa idealna prostym wątkiem, no bo się tak po prostu nie da, bo to jednak trawa nie jest jakimś, nie wiem, piaskiem. Ogólnie mi się też fajnie świeci na FPS-ą, myślę, stałem, myślę, że nie będzie żadnej ścinki, niczego, więc myślę, że będzie po prostu git i odcinek będzie spoko. No co w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku raczej zajmiemy się tą łąką, czyli będzie na tej łące sobie ruszymy zbieranie tej trawy. Oraz jakby się udało, byśmy też ruszyli na szybkości z... Mati. No z przewracaniem tamtej łąki, więc no w kolejnym odcinku raczej będzie nam... w sumie dużo zetonu sobie pozbieramy, bo nie będziemy po raz kolejny brali specjalnie MTZ-a ze samozbierającej, skoro jest zetor, a trzeba w zetorze ponabijać mu te godziny. Mówię, no... zastanawiam się, co się z tym zetorem zrobić, bo... świeżo jakoś ładny nie wyszedł ten remont, bo to w sumie jakoś odmalowany został w gimpie przeze mnie, natomiast no... nie ma ładnych tekstur. Myślałem, że go po prostu, wiecie, nie sprzedać.
Ale ogólnie będziemy też remontowali autosankę, jak się uda. Taką ładną już na kolorach, znaczy to jest w sumie. Bo na tej mapie, patrzcie. Pierwszy odcinek tej serii był to akcja z złom. Potem był na przykład ten remont Zetora, na gospie jakieś takie prace typowo inne, to jakiś wywóz czego, jakieś drewno, i mówię, ta seria jest po prostu moim zdaniem mega urozmaicona na takie po prostu zwykłymi rzeczami, które cieszą oko. Ja na przykład remont przyczepy myślę, że też nie byłaby w sumie to, nie była to by zła opcja i też by fajnie, może się jakiś odcinek spodobał. Ja na pewno nie wiem, za dwa odcinki tam przyczepę ruszyli, nie tak mówić, to za dwa odcinki dopiero. Myślę nad remontem czyjeski, ale to na razie się wstrzymamy w sumie. Bo nie, to tak w ogóle nie ma kapitałów na... No cóż, takie jest życie. Bo no grałem tak jak mówię, jakby trzy razy jednego rządka, bo to jednak zgrabiarka mała szerokość ma, chcemy, żeby te rządki były w miarę takie... W miarę większe, bo to jednak bo jestem odbierający, więc no... Podbierek ona ma dość szeroki, jeżeli pamiętamy. Nie, może wy też pamiętacie. No w sumie nam troszeczkę zgrabiarka nam posłużyła, tak. No ale jej czas dobiega końca. Ale pamiętam, że tu się właśnie z Zetorkiem pracowało na tej łące. Kurde, to były czasy, a teraz to... No, trzeba się po prostu rozwijać, ale mówię, dalej co tą czyjeską jest, żeby nie było, że czyjeska nie jest używana. Cały czas coś się w sumie robi. Innego by się nawet nie miała, natomiast no, taka akcja. Przegadam, mówię, przepraszam, tak, bo trochę to kiepsko z tymi słupami, a po prostu myślałem, że będzie lepiej wyglądało, a tu jednak... W praktyce to wyszło gorzej niż przypuszczałem, no, ale no, niestety na to już nie mam, że tak trudno jakieś rady. Myślę, że musieli mi to wybaczyć, ale moim zdaniem tak i tak fajnie wyszło, bo po prostu coś nie tylko inna akcja. Nie widziałem takiej akcji chyba na polskim YouTube, na przykład w sumie. No nie nagrałem wam po prostu tylko tego. Jak się odbywało wyrywanie z farmy, tam taka parka sobie ostatnio to po prostu je podkopała i wyciągnęła na tą powierzchnię. No i w sumie to tyle, no co to więcej, no nie. Taka w miarę prosta akcja, bo ten rządek... W sumie tego rządku tu nie trzeba jeszcze raz chyba odgrabiać, bo on jest w sumie... W sumie wygląda okej. Tu tylko leciutko pograbimy, bo tu troszeczkę się zrobił taki... O, to będzie lepszy, bo to jest strasznie gruby. Mówię, zaraz potem miałem wątpliwość, czy ten podbierak to będzie, czy nie. A to już powinienem wziąć i mówię, no i fajnie wyszło. No więc co, ja wam dziękuję za odcinek. Jeżeli się spodobało, zostawcie apeczkę w górę oraz subskrypcję do kolejnego odcinka. Na razie, cześć.